jest zmodernizowane podwozie Pablo Tanka, którego budujemy z okazji 300 tysięcy subów na kanale. W ostatnim odcinku zbudowaliśmy podwozie czołgu. Choć wyglądało epicko, miało kilka niedociągnięć. Jazda czołgiem przypominała raczej bujanie się na koniku na biegunach, gdzie każda sekunda mogła być naszą ostatnią. Ale to był nasz najmniejszy problem. Choć silniki mocarne, brakowało nam przekładni, przez co podczas dodania gazu czuć było pieczoną kaczkę. Czuć tutaj kaczkę pieczoną! A to znaczyło tylko jedno. Silniki mają ukrytą funkcję piekarnika, albo się po prostu sprzęgła paliły. Podwozie miało jeszcze jeden mały defekt, na który zwróciliście uwagę w komentarzach. Było za krótkie i zgadzam się z wami w 100%. Teraz jestem zadowolony z efektu, ale zanim podwozie zaczęło wyglądać w ten sposób, musiało trafić na stół operacyjny. Zaczęliśmy od wyczyszczenia czołgu z niepotrzebnych elementów, takich jak stare mocowania kół. Przyszedł czas na najbardziej drastyczny krok. Rozcięliśmy kadłub na pół. Na szczęście chwilę później czołg był już w jednym kawałku, a jego długość zwiększyła się o ponad 30 cm. Następnie zajęliśmy się problemem palących się sprzęgieł, czyli zamontowaniem przekładni. Dodatkowa para zębatek powinna zwiększyć moment obrotowy. Markerem zaznaczam punkt na kole zębatym oraz na kole napędowym naszej gąsienicy. I teraz, aby zrobić pełny obrót koła napędowego, muszę zrobić 3,5 obrotu zębatki, co spowoduje, że prędkość naszego czołgu spadnie o 3,5 raza, natomiast moment obrotowy wzrośnie, przez to czołg powinien bez problemu wjeżdżać pod górki, a sprzęgła przestaną kopcić. Działanie zobaczymy w praktyce, założyłem łańcuch, także możemy odpalać. Zobaczcie, że to się kręci bardzo szybko, a koło napędowe wolniutko. Silniki pracowały niczym w szwajcarskim zegarku i to był moment na ponowne zamontowanie kół i gąsienic. Bazując jednak na doświadczeniu, tym razem postawiłem na znacznie grubszą stal, a kolejne godziny mijały na wycinaniu, szlifowaniu i spawaniu. Po przedłużeniu czołgu znalazło się też miejsce na dodatkowe koło, a w najbardziej newralgicznych miejscach zawieszenia zamiast sprężyn założyliśmy mocne amortyzatory. Dużo roboty. Zwieńczeniem naszej pracy było porządne, jak mi się wtedy wydawało, naciągnięcie gąsienic i pierwszy test zmodernizowanej maszyny w terenie. Zaczepiłeś! Zaczepiłeś się tutaj! Dzięki przeprowadzonym modernizacjom jazda Pablo Tankiem to czysta przyjemność. Przedłużenie styku gąsienic z glebą oraz przesunięcie silników do przodu spowodowało, że pojazd już tak nie buja. Dodanie przekładni na silnikach odciążyło je nieco, sprzęgła już się nie palą, gąsienica wolniej rusza, ale pewniej, dlatego po dodaniu gazu już nas nie podnosi i możemy wyjechać pod wyższe górki. Zaletą wydłużenia czołgu o ponad 30 cm jest po prostu więcej miejsca w kabinie, mamy tutaj miejsce na nogi, żeby sobie elegancko naciskać pedały, także tutaj się można rozsiąść, naprawdę jest wygodnie. Wzmocnienie zawieszenia amortyzatorami spowodowało, że waga lepiej się rozkłada, przez co czołg równo stoi, już nie jest pochylony na postoju. I oczywiście nie możemy też zapomnieć o wzmocnieniu na mocowaniach kół, bo teraz ja już się nie boję, że koła nam odpadną. Wcześniej faktycznie się krzywiły, teraz są niezniszczalne. Zamontowałem też pedały, dzięki czemu będziemy mieć wolne ręce, bo będą służyć do czegoś ważniejszego. Sterowania obrotową wieżyczką, do której zamontowany będzie Pablo Miot oraz karabin. A projekt Pablo Tanka powstaje przy współpracy z World of Tanks. Nasza wieżyczka musi spełniać dwa zadania. Po pierwsze, musi być obrotowa. Wyobraźcie sobie, że ktoś naciera na nas od boku, a my tutaj obracamy czołg, gościu sobie czeka, my się obracamy i dopiero oddajemy strzał. Nie, musi być obrotowa, obracamy wieżyczkę, oddajemy celny strzał i eliminujemy przeciwnika. Po drugie, musimy przez nią móc wejść do czołgu, jak to jest w prawdziwym czołgu, także nie wiem jeszcze jak to do końca zrobimy, ale musimy tak zrobić. A do tego będą potrzebne następujące składniki. Mamy tutaj kilka prętów stalowych, z których zrobimy okręgi, które względem siebie będą się poruszać i będziemy mogli obracać działkiem. Poza tym potrzebujemy giętarkę. Pierwszy raz będę używał tego sprzętu, jeszcze nie wiem jak to w ogóle się obsługuje, ale jakoś sobie poradzimy. I do tego będziemy potrzebować kilka takich gumowych kółek. Ustawimy je mniej więcej w ten sposób i one będą mogły sobie swobodnie jeździć po naszym pręcie. Także zaczynamy od powyginania, mam nadzieję, idealnych okręgów, ale najpierw musimy gdzieś giętarkę przytwierdzić. Nasza wieżyczka musi zmieścić się między silnikami, a tym tutaj zgięciem.
Więc wychodzi około 80 cm średnicy. Giętarka przymocowana profesjonalnie do stołu. Musimy tylko wiedzieć, jaki promień gięcia będzie, także narysuję sobie na ziemi okrąg. Nastąpiła tutaj pewna pomyłka. Zrobiłem sobie 80 promienia zamiast średnicy. No i mamy olbrzymią balię, basen. Możemy było się wykąpać w takim otworze. Dlatego musimy to zmniejszyć o połowę. Daj mazak, musimy wymazać nasze błędy. No, teraz to ma sens. Idealnie pasuje. Głowę jak się wyciągnie, popatrzcie się, ramiona się mieszczą. Oto wielka chwila prawdy. Tada! Robimy drugi taki sam półokrąg, spawamy i wtedy sobie tam dostosujemy co trzeba. Nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze, ale zobaczcie, jak będziemy sobie chcieli właśnie wejść do czołgu, to mamy tyle przestrzeni. Ten okrąg będzie na stałe przymocowany do czołgu, a to będzie nasza wieżyczka. Połączymy okręgi 8 takimi kółeczkami i będzie to przypominało troszeczkę szynę od prysznica. Po prostu sobie będziemy tak jeździć wzdłuż dolnego okręgu. Niestety okazuje się, że w tym rozwiązaniu potrzebna jest znacznie większa precyzja i ręczną giętarką może być ciężka do osiągnięcia. Dlatego rozwiązanie z kółeczkami zastąpimy znacznie prostszym, 4 nakrętkami nasuniętymi na jeden z okręgów. Będziemy sterować całą wieżyczką. Mechanizm do obracania wieżyczki wyszedł zaskakująco dobrze, dlatego teraz możemy przejść do wzniesienia wieżyczki do góry, abyśmy mieli miejsce na zamocowanie działa. Wieżyczka, choć jeszcze nie zamontowana do Pablo Tanka, wygląda wspaniale. I teraz najlepsza część. Mamy tutaj przygotowanego Pablo Miota, który będzie naszym głównym działem, zamontowanym na samym środku oczywiście. I dodatkowo będziemy mieć taki przeciwpiechotny karabinek. Wieżyczka załatwia nam już problem obracania się na boki. Natomiast wyobraźcie sobie teraz, że możemy mieć cel albo gdzieś na drzewie, albo gdzieś przy ziemi. Dlatego fajnie było, żeby dało się działo obracać góra-dół. W tym miejscu zrobimy mocowanie, które pozwoli na ruszanie góra-dół działa. Działo będzie połączone z karabinkiem, także jednym ruchem będziemy obracać zarówno Pablo Miota, jak i karabin. Jedyna moja obawa jest taka, że widzieliśmy już, jaką moc ma Pablo Miot. Mam nadzieję, że przy pierwszym strzale zachowam swoje zęby, a nasza wieżyczka nie poleci w kosmos. Obecnie trwają przymiarki. Mniej więcej wyglądałoby to w ten sposób. Natomiast jak zobaczyłem, jak to się tutaj prezentuje, zastanawiam się, czy ja tam w ogóle będę mógł wejść do środka przez ten włas. No i zobaczcie, tutaj problem taki jest, że właśnie ten Pablo Miot jest na wysokości dosłownie głowy. Także coś tutaj musimy zakombinować, żebyśmy nie dostali skorka w czachę, bo będzie bolało. Jeszcze sobie przymierzę, czy się mieszczę. Teraz wejdę dołem, bo po prostu góra jeszcze nie jest zamocowana. Muszę między tutaj pedałami się jakoś przycisnąć. Ojejku, chyba się potargałem cały. O nie, zahaczyłem się w kieszeń. Czy ja coś będę widział? Nie wiem. Trochę się tego boję, nie ukrywam. Pamiętajcie, że jeżeli już teraz podoba wam się konstrukcja, koniecznie klikajcie suba, bo naprawdę siedzimy tutaj dzień i noc i spawamy i robimy. Ale musimy dokończyć tą konstrukcję i podbić kolejne regiony naszym Pablo Tankiem. Przed chwilą mieliśmy tutaj debatę z naszą kamerzystką na temat bezpieczeństwa, bo pamiętajcie, BHP to podstawa i uznaliśmy jednogłośnie, że trzymanie działa prosto wycelowanego w twarz nie jest zbyt dobrym pomysłem, dlatego postanowiliśmy podnieść działo nad... Proszę cię pomóż, Natalko. O, dziękuję. Tutaj na wysokości rąk będę miał karabin, będę miał lepszą widoczność i będzie bezpieczniej, a to jest najważniejsze. Teraz przyszedł czas na zrobienie mocowania naszego karabinu. Natomiast z racji tego, że jest to używany sprzęt, nie wiem czy on działa, musimy nabić butlę. Stacja nabijania butli jest bardzo daleko. Postanowiłem kupić sprężarkę, żeby sobie nabijać ją i nie przejmować się tym, że za chwilę nam się skończy powietrze. Tutaj jest paczuszka przygotowana już. Możemy sobie zobaczyć, jak w ogóle to wygląda i czy nam spasuje. Wygląda to jak jakieś urządzenie z Powrotu do Przyszłości z tego filmu. Miejmy tylko nadzieję, że będzie możliwość podłączenia się do tej butli. Niestety, ale te dwa elementy do siebie nie pasują. Musimy taką przejściówkę zamówić, która pozwoli nam napompować butlę. Postanowiłem, że nie poddamy się. Jakimś cudem udało nam się połączyć butlę ze sprężarką. Ominęliśmy filtr powietrza, ale w tym wypadku nic nie zrobimy. Ja się odsunę na bezpieczną odległość, jakby miało coś się stać niepożądanego. A kurde, kopło mnie. Coś... Ucho mnie kopło. Coś tutaj nam ucieka ten, to powietrze. Mamy 100. Jeszcze 50.
Udało się. Mamy tutaj 150 barów w ręce, podłączamy do karabinu i testujemy, czy w ogóle ten karabin strzela. Pierwszy strzał i pierwszy test. Nie wiem, czy coś trzeba nacisnąć, czy nie trzeba naciskać. Uwaga! Uwaga! Działa! Udało się nabić! Jest! Lecę po cały magazynek. Co się dzieje? Gdzieś nam ucieka powietrze w środku. Co to za niepokojące dźwięki? Aha, czyli to był karabin do pierwszego strzału. Wygląda na to, że będę musiał zrobić inspekcję, co tam się tak naprawdę dzieje w tym karabinie. Rozbiorę go natomiast w tym momencie. Wracamy do montażu. Udało nam się zrobić mocowanie pod działo. Zrobiliśmy to po prostu na długiej śrubie, która trzyma nam konstrukcję działa. I w tym momencie to będzie tak podniesione i już możemy sobie obracać działem. Ono jest nieco wychylone ponad całą klapę, ponad właz, ponieważ jakbyśmy podnieśli do góry, to by uderzało o właz. Czapki z głów, bo mechanizm działa. Mamy tutaj dwie rączki. Te rączki jeszcze będą udoskonalone tutaj o właśnie jakieś gumowe takie, albo taśmą izolacyjną zrobimy takie rączki, żeby się fajnie dotrzymało. Jakąś sprężynę dodamy, żeby po prostu to działo po wyjściu z czołgu stało prosto. Okazuje się, że kupowanie używanego sprzętu to jest jak kupowanie kota w worku. Sprzęt nie działa, spędziłem wczoraj całą noc, natomiast efekt jest taki, że powietrze po prostu ucieka z lufy. Jeżeli znacie jakieś protipy, aby to naprawić, dawajcie znać. A ja już zamówiłem zestaw uszczelek, który być może naprawi problem, ale tak naprawdę tego nie wiem. Z tego powodu karabin ląduje na boku, na ziemi. I przechodzimy do naszego stanowiska z wieżyczką. Aby podczas jazdy działo zachowywało równowagę, mamy tutaj system do blokady. Wystarczy, że naciśniemy spust, przesuwamy na dół i możemy działem kontrolować. I w tym momencie naprawdę już dobrze tutaj wszystko wygląda. A po wyeliminowaniu przeciwnika możemy działo podnieść. Wystarczy, że tutaj przesuniemy zameczek, cyk, i działo z powrotem jest w pozycji 0. A tymczasem bierzemy wieżyczkę pod pachę, montujemy na czołgu i sprawdzamy, czy mechanizm obrotowy właściwie działa. Muszę sobie tylko przymierzyć, jakby to było. O kurde! Strasznie wysoko to działo. Ogólnie to tak, pierwsze wrażenia są takie, że mamy tutaj dużo miejsca, więc nie będzie problemu z obracaniem. Na początku myślałem, że wieżyczkę będziemy musieli podnieść, natomiast tutaj też u góry jak damy klapę, to będę miał miejsce, żeby siedzieć. Natomiast to działo jest bardzo wysoko. Chyba będziemy potrzebowali jakiś celownik, bo dosłownie lufa jest, kończy się tam i nie wiem, w co celuję, ale przymocujemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Plan jest taki, aby wieżyczkę zamocować w trzech miejscach i tutaj już jest przyspawane z tej strony i z tej. Chodzi o to, aby nie zablokować się mocowaniami, ponieważ podczas obrotu wieżyczka może dojść tylko i wyłącznie do tego miejsca z racji tego, że śruba zaczyna stykać się z mocowaniem. Mocowanie gotowe, troszeczkę się telepie, ale nic nie szkodzi, to jest amortyzacja, działa. Uwaga, pierwszy obrót. A działa, trochę chyba mi zahaczył. Zahaczył fotel. Kurczę! Strzeżcie się przed mocarnym Pawlomiotem! Działa! Pozostało jeszcze sprawdzić jedno. Czy da się wejść górą? Uwaga! Czy to wszystko wytrzyma? Jest! Udało się! Elegancko! Pewnie zapytacie, co robię? Zwiększam kaliber naszego działa. Proszę bardzo, już od razu będzie większy strzał, mocniejsze uderzenie, a tak naprawdę przeciwnicy będą się bać do nas podjechać. Czysto teoretycznie jesteśmy gotowi na podbój świata naszym Pablo tankiem. Brakuje nam jeszcze opancerzenia i brakuje nam jeszcze jednej dodatkowej rzeczy, a mianowicie licencji na jazdę tą bestią. Musimy przejść Pablo kurs na jazdę Pablo tankiem. To co tutaj trzymam to pachołki treningowe. Zrobimy kilka konkurencji, musimy się nauczyć jeździć tą bestią, żebyśmy nie spowodowali żadnego wypadku w przyszłości. Pierwszą konkurencją będzie ruszanie pod górkę i jak normalnie macie prawo jazdy w samochodzie, to chodzi o to, żeby się nie zsunąć. Tutaj raczej nie będzie z tym problemu, natomiast większy problem będzie z tym, czy się nie przewrócimy na plecy i tak
naprawdę ten test dowiedzie, czy się stanie tak, czy inaczej. Pierwszy przejazd zakończy się, gdy dojedziemy do pachołków, które są na górze, nie dachując przy tym ani razu. I tutaj uważajcie, bo przejazdy oceniane będą w skali od 0 do 10, aby zdać musimy osiągnąć 80%, a oceniacie wy. Piszcie w komentarzach, jak kolejne przejazdy wam się podobają i jak je oceniacie. Jesteśmy gotowi do pierwszego przejazdu. W sumie to ten czołg już się przechyla do tyłu, ale nie powinno być tak źle. W tym teście działko nam nie będzie potrzebne. Startujemy. Coraz wyżej się robi. Ale... O kurde. Mamy to. W momencie kiedy... Ożesz ty. W momencie, kiedy jedziemy stabilnie, nie dodajemy za mocno gazu, wszystko jest w najlepszym porządku. Pierwszy przejazd uważam, że jest ok. Na pewno było lepiej niż w poprzednim odcinku, gdzie nie było szans w ogóle wyjechać pod taką górkę, bo byśmy się przewrócili. W tym momencie, jak dodawałem powolutku gaz, naprawdę jechał dobrze, nie wywracał się. Przechodzimy do kolejnego, czyli diabelnie trudnego przejazdu dla czołgu. Musimy zrobić tutaj taki łuk, najlepiej bez zatrzymania, dojechać do mety i cieszyć się z nierozgniecionego żadnego pachołka. Po tych przejazdach będziemy musieli zlecić w mycie tapicerki, bo niestety, ale za każdym razem deptam na fotel. Już jest cały w błocie. A my jesteśmy chyba gotowi? Jesteśmy gotowi, pani kamerzystko? Jesteśmy. No to jazda. Dodajemy gaz, jedziemy elegancko. Pięknie jeździ! I linia mety, troszkę krzywo! Ale linia mety! Udało się! Kurczę, muszę powiedzieć, że naprawdę nauczyłem się już tym jeździć po ostatnim przejeździe. Jak sobie tak jechałem, slalomem po ogrodzie. Zobaczcie tylko, jak pięknie to przeszło. No musicie się tutaj zgodzić, że jest dziesiątka. Poza ostatnim tutaj parkowaniem, troszkę mnie obróciło, ale to z emocji. Ale przejazd był perfekcyjny. My już się przygotowujemy do kolejnej konkurencji. Ja sobie tak stanąłem na chwilę. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie do mnie. Zobaczcie tylko na tył tego w ogóle czołgu. Po prostu to jest piękno. Docencie to, bo naprawdę ten czołg wygląda po prostu od tyłu. Jeszcze nie ma blach, a już po prostu wygląda jak jakiś może nie opancerzony, ale pojazd wojskowy co najmniej. Jeszcze te światła. Jeżeli się ze mną zgadzacie, koniecznie klikajcie suba, bo to dopiero początek. Już niedługo znajdą się na czołgu blachy, opancerzymy go i wyruszymy w drogę, o której cała Polska usłyszy. Także przygotujcie się. W kolejnym przejeździe sprawdzimy hamowanie naszego pojazdu i to jest ciekawostka, bo nasz czołg nie ma hamulców. Natomiast gąsienice stawiają tak duży opór, że nie potrzeba tych hamulców, po prostu puszczacie gaz i czołg staje. Natomiast musimy to sprawdzić. I aby to zrobić, pojedziemy tam, pojedziemy koło tych drzew i zjedziemy sobie na dół, tam zrobimy test. Natomiast najpierw musimy dostać się do tego miejsca, czyli przez ulicę. Zobaczymy, czy nasza bestia w ogóle zmieści się na asfalcie. I nie ukrywam, że jestem też ciekaw, jak ten czołg się spisuje na takiej równej powierzchni. Ciemną stroną naszego czołgu jest jego duże spalanie. I brakło nam paliwa w lewym silniku, jakkolwiek to brzmi, ale naprawdę musimy tankować i tankować te silniki cały czas. Thank you.
Spodziewałem się zupełnie innego efektu. Myślałem, że jak pojedziemy po asfalcie, będzie mniej trząsło, mniej trzepało, ale okazuje się, że może faktycznie nie jest tak źle na tych tutaj terenach trawiastych, bo po asfalcie w sumie tak samo, nie czułem żadnej różnicy. W kolejnym przejeździe chodzi o to, aby tam jak są pachołki, po prostu nacisnąć hamulec, czyli puścić gaz i zobaczyć, jak daleko się jeszcze czołg przesunie, zanim całkowicie się zatrzyma. Jedziemy. Stop! Całkiem nieźle chyba. Lepiej niż samochody hamują. Nie wiem, jaka była prędkość. Z 15 na godzinę może. Ale praktycznie zatrzymał się od razu po spuszczeniu gazu. Także nie trzeba nam hamulców. Ostatnim przejazdem przed tym, na co wszyscy czekają, wiem, że na to wszyscy czekają, będzie zawracanie. Musimy tutaj wokół tego drzewa zawrócić ładnie, elegancko, bez żadnego szarpania. Zawrócić i pojechać w górę. Bardzo proste ćwiczenie. Zobaczymy, czy nam się uda. Tutaj delikatnie musimy z gazem. Prawa gąsienica szybciej. Wow, trochę blisko tego drzewa, ale jesteśmy, aż musiałem sobie oczy zamknąć. Wow. Muszę przyznać, że było to bardzo blisko drzewa, ale się udało. Natomiast tam było za dużo troszeczkę gazu na prawej gąsienicy i jednak czołg tak zarzuciło w lewo. No ale co, jesteśmy na miejscu, nie zginęliśmy, nie walnęliśmy w żadne drzewo. I na koniec pozostało nam sprawdzenie, jak Pablo Tank poradzi sobie w boju. Żeby było bardziej realistycznie, musimy nim podjechać. Tam widzicie iksik. Iksik znaczy, jak trafię w środek, jest 10 punktów. Ale może być trudno, bo nie mamy jeszcze wizjera. Ładowanie Pablo Miota może okazać się skomplikowane, bo on jest tutaj w środku zamocowany w tej rurze. I trzeba tam rękę wsadzić. Ale myślę, że się uda. Albo i nie. Chyba trzeba coś tutaj zmienić na przyszłość, żeby było łatwiejsze ładowanie. Może automatyczny zrobić ten karabin. O, ja! Weszło. Mamy to. Oczywiście lakier do włosów poza karbidem, który testowaliśmy na kanale, jest najmocniejszym paliwem. Raz, dwa, trzy. Jedno dmuchnięcie. Raz, dwa. Zakręcamy. Do boju! Teraz tak, odpinamy działo, obracamy się. Nie wiem, czy trafiłem! Chyba nam uszczelkę z rury kanalizacyjnej wywaliło. Czy ja po prostu nie trafiłem w rurę od środka? Nie ma uszczelki. Tutaj widzę, że jest kawałek ziemniaka. Chyba trafiliśmy tutaj. Polegliśmy, bo nie ma tutaj w ogóle wizjera. Ja nie widzę stąd, gdzie cenuję na tej wysokości. Dlatego potrzebujemy jakiś wizjer i mam już pewien pomysł. Co jakby tak podłączyć GoProsa do jakiegoś tableta, ustawić sobie go tutaj na wysokości rąk i po prostu widzieć to, co widzi działo. To by było genialne. I właśnie chyba coś takiego trzeba zamontować. I chyba coś takiego zamontuję. Nie tak blisko. Czy zdałem prawo jazdy na Pablo Tanka? Nie wiem. To wy oceniacie, jak wyglądały dzisiejsze przejazdy. Widzieliście? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, 80% zdane. Poniżej niezdane i musimy jeszcze raz powtórzyć testy. Co mogę powiedzieć od siebie? Uważam, że wszystkie upgrade'y, które zrobiliśmy, naprawdę działają. Do tej pory koła się nie gną, czołg się nie wywraca, silniki działają i pod górę nawet bez problemu jedzie, także tutaj wszystko pięknie działa. Wieżyczka obraca się, możemy celować, także to też działa. I jak mam być szczery, ten pojazd jest najlepszym pojazdem, jaki wyjechał z Pablo fabryki. Po prostu mam ochotę nim jeździć i jeździć. Jest mega satysfakcjonujące, kiedy naciskacie pedał gazu, nie macie kierownicy, pedał gazu i sobie sterujecie czołgiem. To jest po prostu luksus. Ale to jeszcze nie koniec, bo czeka nas zamontowanie blach, które zmienią ten pojazd w pojazd bojowy. Zamontowanie wizjera, aby strzelanie było łatwiejsze. Ale zanim to zrobimy, musimy zamontować iskrownik, który pozwoli na odpalanie Pablo Miota wprost z kabiny.